Niesforny loczek, jak zawsze. No cóż. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Żepard. I dzisiaj, jak zresztą głosi tytuł na pewno tego odcinka, przynajmniej postaram się, żeby tak brzmiał. Postaram się podsumować coś, co w ostatnim czasie miało miejsce. Dokładnie mówię o moim 12-godzinnym live'ie charytatywnym, w którym to przez 12 godzin zbierałem po prostu pieniądze na pomoc polskim medykom w walce w aktualnej sytuacji. Bez wydawania się już w szczegóły, ponieważ to dość ostatnio mi na YouTubie i wszędzie jest to dość mocno śliski temat. W każdym razie na pewno zbieraliśmy pieniądze. Początkowo zakładałem, że 12 godzin to będzie taki dobry moment, żeby może spróbować zebrać, nie wiem, 500 zł czy coś takiego. Natomiast udało się zebrać o wiele, wiele więcej. Zaraz oczywiście wszystko wam dokładnie pokażę i wyjaśnię. Będę starał się też trochę podsumować to wszystko, co miało tam miejsce, ponieważ no, dla mnie było to niesamowite przeżycie. Dlatego, że nigdy w życiu po pierwsze nie robiłem 12-godzinnego live'a. Jeżeli jakikolwiek live trwał u mnie na jakichkolwiek serwisach, czy to był YouTube, czy to był Twitch, to trwało to maksymalnie, nie wiem, gdzieś około 2 godzin. Najdłuższy live przed tym moim 12-godzinnym live'em trwał około chyba 7 godzin i był to jakby pewnego rodzaju jakiś taki challenge, ale totalnie nie o tym tutaj. Cel 500 zł udało się zebrać w przeciągu dosłownie dwóch pierwszych godzin, przez tam te sześć segmentów, tych, które ja sobie podzieliłem po 2 godziny zawsze na coś tam, co myślę, że zaraz gdzieś tam na końcu tego filmu pokażę wam jakieś takie najlepsze szoty i poreagujemy na te najlepsze szoty, ponieważ dla mnie to było dość mocno hilarystyczne i bardzo zabawne i też sobie przypomnieć to po prostu, ponieważ no bardzo mi się podobają i miałem po prostu zabawę po prostu w robieniu go. Przy tej zabawie zebraliśmy na szczytny cel. Jeśli mam być dokładny, gdzieś tutaj, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale pokazuje się wam w tym momencie zdjęcie. To jest ogólnie moje Instastory. Przepraszam za taką jakość. W każdym razie na tym, że Instastory. Jak zresztą widzicie, zebraliśmy 2418 zł i 36 groszy, co zaraz zresztą tutaj zostanie pokazane wam, że to właśnie zrobię, w sensie przeleję to na zbiórkę, na pomoc ogólnie polskim medykom. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym wyjaśnić pewną kwestię, dlaczego to nie będzie na zbiórkę taką, jaką mówiłem na tym live'ie, że będzie zbierane, tylko na zupełnie inną. Chodzi tu o zbiórkę, którą organizował Freeze z ekipą, ponieważ chciałem po prostu też dołożyć jakąś swoją cegiełkę i doszedłem do wniosku, że to jest fajny pomysł, żeby po prostu dołączyć do tego właśnie zbierania. Natomiast nie dostałem odpowiedniej wypłaty, można powiedzieć, właśnie tych środków z pośrednika, tych wszystkich jakby tipów i tych wszystkich donacji, które zostały przelane w trakcie streama. I dlatego postanowiłem, że przeleję to tym razem troszkę inną zbiórkę. Nie chodzi tu o to, żeby się podpinać pod coś takiego i na pewno nie chcę się tutaj, nie wiem, w jakiś sposób flexować i pokazywać, że nie wiem, że ja tu jestem, ja wpłaciłem tyle, patrzcie, jak jestem fajny, albo być w jakichś rankingach. Tylko po prostu wszystkie pieniądze zostaną przelane na zbiórkę organizowaną przez polski hip-hop, która właśnie na tym, jakby można powiedzieć, takim lekkim w cudzysłowie hype'ie teraz tego Hot 16 Challenge 2 zbiera właśnie też pieniądze właśnie w tym szczytnym celu. I uważam, że jest to dość mocno adekwatny cel, że to jest właśnie miejsce, w którym wydaje mi się, że powinienem to w jakiś sposób właśnie spożytkować, tym bardziej, że no mówię, nie ma już tej zbiórki Freeza, bo ona się po prostu zakończyła, dlatego po prostu przeleję te pieniądze tam i myślę, że nikt nie będzie się na mnie złościł. Nie zamierzam też teraz, broń Panie Boże, ponieważ nie chcę tego też robić, jakiegoś teraz Hot 16 Challenge robić, nawijać jakieś rzeczy, ponieważ ja tego nie umiem robić, są ludzie ode mnie lepsi i uważam, że to byłoby trochę cringe'owe, gdybym robił to bez nominacji. Prawda, Karolek? To jest właśnie ta zbiórka organizowana przez polski właśnie hip-hop, tak jak mówiłem, w całym tym jakby można powiedzieć całej tej otoczce właśnie Hot 16 Challenge na i się pomaga pyły. Oczywiście link też znajdziecie w opisie, w razie gdyby ktoś chciał, nie wiem, jeszcze wspomóc, ponieważ oczywiście zachęcam do tego. Zebraliśmy ponad 2400 zł. Ja od siebie też chciałbym dołożyć coś, bo też, żeby nie było jakichś tam rzeczy, w związku z czym ja podnoszę jakby to jeszcze do 2600 zł. Bez przyjm, proszę bardzo. 2600 zł. Shepard i
live. Tak to właśnie będzie wyglądać. Płać teraz. Proszę bardzo. Beef z koronawirusem. Pokaż moją wpłatę. Przed chwilą 2600 zł, żeby nie było. Nie ma tutaj żadnych przekrętów, nie zrobiłem żadnych przekrętów i nie chciałbym robić żadnych przekrętów, bo dla mnie to byłoby jakieś totalne nieporozumienie. W tym momencie na tejże zbiórce się pomaga, jest już ponad 1 100 000 zł zebranych, także oczywiście link w opisie, jeden z pierwszych to będzie właśnie do tejże zbiórki. Oczywiście zanim przejdziemy do przeglądu jakichś takich shotów i pokazania wam mniej więcej co się działo, pragnę podziękować absolutnie wszystkim osobom, które były na tym streamie, które wpłaciły coś na ten nasz właśnie wspólny cel, na to, że które hostowały, które rajdowały i które po prostu pomagały w tym wszystkim. Dziękuję niebieskiemu Gandalfowi, dziękuję Hogatemu, dziękuję Sylowi, dziękuję Łobuzikowi, dziękuję Briniemu i nie wiem, dziękuję Mateuszowi, w sensie mojemu bardzo dobremu przyjacielowi. Wszystkim mówię, tym osobom, których teraz nie jestem w stanie po prostu wymienić. Nie wiem, no tam był jeszcze Cezar i tak dalej. Przepraszam też wszystkich, których teraz też nie wymieniłem. To nie to chodzi teraz o to, że jakiś tutaj priorytetyzuję czy coś takiego. Tylko teraz tak na szybko po prostu o tym pamiętam. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za, mówię, na chociażby nawet tam parę groszy, które było wpłacane. Ponieważ oczywiście nie liczyło się to, jaka jest jakby, nie wiem, wartość tego. Ponieważ każdy dawał ile mógł i to jest naprawdę bardzo super, że udało mi się coś takiego zrobić, w sensie, żeby właśnie jakby te 12 godzin siedzieć, zbierać coś takiego i jakby dzięki wam przede wszystkim to się właśnie jakby ziściło i sprawiło, że mogłem to po prostu zrobić. Także bardzo wam dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś jakieś takie charytatywne przedsięwzięcie zrobimy. Nie mam teraz pojęcia, natomiast jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Oczywiście osoby, które wpłaciły tam najwięcej i żeby też nie były w jakiś sposób, tutaj, że chciałbym też w jakiś sposób to wyróżnić, w sensie, żeby też nie były w jakiś sposób też zapomniane, ponieważ naprawdę no, było tam momentami bardzo grubo, można powiedzieć. Po prostu zostaną wyróżnione w sekcji, można powiedzieć, Hall of Fame, czy jakieś takiej top donatorów właśnie na moim kanale Twitch w tych panelach tam na dole, żeby to było też miało takie jakieś taki fajną, można powiedzieć, też ci ludzie właśnie mieli taką pamiątkę, także bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. No i przejdźmy do tej, myślę, rzeczy, która była śmieszna, znaczy rzeczy, także postaram się teraz wam pokazać jakiś taki skrót tego wszystkiego i w jakiś sposób pokazać wam tak mniej więcej osobom, które nie mogły być albo z różnych powodów nie chciało oglądać, albo coś takiego, to wam teraz pokażę tak, w skrócie mniej więcej. Poza tym też myślę, osoby, które tam były, bo to było już prawie, że 22 dni temu, miesiąc temu w zasadzie prawie, no to mogą sobie fajnie przypomnieć takie rzeczy. O, tutaj właśnie to był ten moment, w którym proszę bardzo, grać najpierw. Niebieski Gandalf próbujący się przedrzeć gdzieś tam dalej. Tu jest przykład tego, jak bardzo dobrze się Bartek, El Bartek, w sensie, no wszyscy znamy Bartka przecież z ekipy. To tutaj na przykład sobie lecimy, nie? I nagle dostajemy takie bardzo fajne powiadomienie, polegające mniej więcej na tym, że El Bartek dokonuje nieudanego skoku. Oczywiście w trakcie streama nie zabrakło próby pogodzenia się z PUBG-iem. Jak pewnie wiecie i pewnie zauważyliście, dawno nie było PUBG-a na kanale i jest to spowodowane tym, że po prostu nie czerpię żadnej przyjemności z grania w tę grę. Denerwuje mnie to być może dlatego, że po prostu nie mam skilla i okej, niech tak zostanie, ale po prostu mnie to najzwyczajniej w świecie denerwuje. W każdym razie na live próbowałem się pogodzić z PUBG-iem. No i oczywiście wynikła taka bardzo fajna dyskusja, taką można powiedzieć rozmowę pomiędzy właśnie mną a Hogatem bardzo klip, który tutaj jakby nazwa tego klipu mówi sama za siebie i to jest prawda, zresztą posłuchajcie. Jest nowe przecież, już wiem, nie ma od miesiąca ponad 3%. Wiem, ale nie zmienia faktu, że wiesz co, wchodziłem na twój film, to wiesz, bo ten początek jest, było takie przejście, siema, ja Hogaty, to jest GTA, schodem pyk, ja to słyszę w głowie po prostu, to jest, wiesz, to jest tak samo jak z tym, ile?
No ale to prawda. Minerva tak samo mówi właśnie tutaj, że też słyszy to w głowie. I oczywiście po przegranych wielu meczach, zresztą w PUBG-u, które miały miejsce właśnie na live'ie, ponieważ jakby totalnie już nie ogarniam, co się w tamtej gierce, co się dzieje właśnie w PUBG-u, natrafiłem w pewnym momencie na coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie miałem w rękach. I mówię tu oczywiście o broni. I był to... To! No. Panzerfaust! O! Ja naprawdę nie miałem totalnie jakiegokolwiek pojęcia, jak to działa. Po prostu doszedłem do wniosku, że tak na logikę i tak na jakąś intuicję gracze, że bierzesz do ręki, ładujesz i strzelasz, nie? Jak się okazało, że nie może za bardzo być... Cokolwiek nie może być za tobą i... No... Oczywiście magia wszystkich shotów na Twitchu czy na YouTubie polega tak naprawdę na tym, znaczy wiem, że na pewno na Twitchu to jest bardzo fajnie zresztą zawsze pokazane. Można zmieniać i nazywać jakby tytuły tych, że właśnie shotów, i jakby one bardzo często robią robotę i zmieniają nieraz cały kontekst. I moment na przykład, jak sobie czytam to tutaj, w sensie pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem w ogóle tego shota i mam takie, że co? Jak jest ja? O co chodzi? Nauczyciel pyta mnie z lekcji, na której mnie nie było. Mój mózg. No dobra, no, nie wiem. Momentem oczywiście w trakcie tego były również pewnego rodzaju moje wzloty i upadki człowieczeństwa i znajomości języka polskiego, którym się posługuje prawie 24 lata. A tak stoi sobie w ogóle na... Ci zewnę się. Patuła. O nie. O nie. Czekaj, że co? No, w stanie zaczonych jest taka. Jezu, co to jeszcze lepszy? Nie. O nie. Jeden lepszy od drugiego. Proszę szotować to słowo. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że statua pisze się... Że UA, nie muszę tego powtarzać, nie. Tu moment, w którym Sylwester został bardzo mocno striggerowany i popłynął totalnie, w sensie gierka, stream, nic, wszystko przestało iść, jakby istniało, tylko to, że ktoś, dokładnie mówiąc nałogowy, kliknął po prostu w jego przycisk trigger, no i zresztą posłuchajcie. A co? Najlepiej jechać autem z jakiegoś 1990, gdzie ci się drewno w dupę wbija, jak siedzisz i skrzynia co czwarty raz wejdzie? A tak? Kupujesz sobie nową furę. Jedziesz, masz automacik. Dupa ci się podgrzewa, sobie grzejesz, fajnie. No to jest jazda, a nie. W lecie sobie chłodziarkę robisz, sobie odpalasz ładnie klimatyzację. A nie, siedzisz jak przepocony spoceniec śmierdzący w tym aucie i na światłach zgaśnie ci dwa razy. Tak, o nie pali, nie pali! Pchnij ktoś z tyłu, sąsiad, pomóż! Chłopie! No telefon! Mówię o samochodach, a nie o bluzach, no. A tu mamy przykład tego, jak bardzo czasami mi się udaje w grach i jest to po prostu czysty fart. Często na kiblu. Zresztą, Viperka coś puściła, jakby, to... Tak powiedział Sylo, więc on musi się znać. Na pewno, na pewno. To wyciągnął! Chociaż tytuł tego shota... Reszyk. Nie. A tutaj na sam koniec można powiedzieć naszego fajnego i pięknego, charytatywnego maratonu. Poglądaliśmy sobie jakieś stand-upiki, jakby właśnie różnych takich topowych, można powiedzieć, stand-uperów właśnie w Polsce. No i jakby tutaj taką wam puszczę tylko taki zalążek mniej więcej, jak to wyglądało. Fajnie by wesela wyglądały, nie? Za Bogu parę! Opa! Z jakimś wujkiem brudzia. Wujek jest popierdolony, to wyrany! Także oczywiście można było powiedzieć, zresztą dużo osób twierdzi do dzisiaj, że Gandalf robił drugi stand-up. Kto to jest Gandalf, to żeby wiedzieć, kto to jest Gandalf, trzeba być na streamach, także zapraszam na nie bardzo serdecznie. Jestem zawiązany na pewno społeczność, w której po prostu dobrze się bawimy i są takie, można powiedzieć, nasze takie insajdy. Jak się jest, to się wszystko wie. Mówiąc jeszcze o jednej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, mianowicie to o pośredniku wpłat
na rzecz tegoż właśnie, tejże zbiórki. Był to skam, nie chcę mówić dokładnie, który to pośrednik jakby był, ponieważ jakby nie jestem tą osobą, która chciałaby jakieś dramy robić, czy mówić jakieś złe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to no, po prostu czyste oszustwo i po prostu czyste skamowanie ludzi i to, jak ktoś powiedzmy chciał przelać, nie wiem, powiedzmy, tak przykładowo dla lepszej przejrzystości 100 zł, to musiał zapłacić 123 zł, ponieważ taka była prowizja, jaką pobierał sobie dostawca. Wiem, że to był mój wybór i wiem, że nie musiałem wybierać tego dostawcy, natomiast jakby ja, czytając regulamin i pewne rzeczy, po prostu nie dopatrzyłem się pewnych oszustw najzwyczajniej w świecie i chciałbym z tego miejsca po prostu przeprosić. Ponieważ mogłoby być tych pieniędzy właśnie o wiele więcej na ten nasz wspólny, szczytny cel i no cóż, no niestety takie życie bywa, po prostu już nigdy więcej z niego nie skorzystam, jakby mówię, po prostu przepraszam i to, no to tyle, że w jakiś sposób niektóre osoby zostały po prostu oszukane, znaczy nie oszukane, aczkolwiek jakby było to czasie oczywiście moją też winą, za co mówię, przepraszam. I w tym momencie, moi drodzy, będziemy kończyć ten troszkę już pewnie przydługawy odcinek. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w tego live'a. Naprawdę bardzo fajne przeżycie. Bardzo super się z tym czułem. Pamiętam, że wyłączając live'a byłem tak strasznie podekscytowany, zmęczony, ale podekscytowany jakby tym wszystkim i fajnie jakby to zostawiło we mnie ślad. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim. Ja byłem Shepard. To był kolejny odcinek na tym kanale. Jutro wracamy do normalnych w cudzysłowie filmów. A ja wam dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i pa, pa.